Let's Shops! Czekajcie, jeszcze nie. Cześć wszystkim! Witam w kolejnym odcinku niekończącej się serii Buster. A w nim, nie uwierzycie, kolejny rewolucyjny wynalazek! Uwierzcie lub nie, ale pierwszy raz w telezakupach ujrzałem to 20 lat temu. 20 długich lat musiał czekać ten oto produkt na mój ultrarzetelny test. I już chyba wtedy miałem przeczucie, że ręczna maszyna do szycia zasilana 4 takimi bateryjkami nie może działać aż tak dobrze, jak to przedstawiali w reklamie, która wyglądała mniej więcej tak. Tradycyjna maszyna do szycia jest ciężka i zajmuje dużo miejsca. Wydasz na nią nawet ponad 300 zł. Nie rób tego. Wybierz Magic Stitch. Ma moc dużej maszyny do szycia i precyzję małej. Tak, miał być ostatni 10 odcinek, ale nie ma. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? W ostatnim 10 odcinku Adbustera musi być coś wyjątkowego. A to nie jest coś wyjątkowego. To jest Easy Max. Ręczna maszyna do szycia. It even works! Nie, jednak nie. To nie są żarty. Pan Lotto poleca. A jak pan Lotto coś poleca, to musi być warte polecenia. Więc dlaczego pan Lotto jeszcze nie poleca Yeti Shops? Sprawa jest poważna. Nie mam zielonego pojęcia, jak obsługiwać ręczne maszyny do szycia zasilane 4 bateriami AA. Co prawda jest tutaj jakaś instrukcja, ale komu ona potrzebna? A za chwilę się przekonamy, że prawdopodobnie mi. Masz już dość maszyn do szycia, które nie mieszczą się w dłoni? Koniec z tym! Przedstawiamy Easy Max. Easy Max to maszyna do szycia, która mieści się w dłoni. Spośród tysięcy rzeczy, które zrobiłem przez 10 lat kręcenia Adbustera, tego chyba będzie mi najbardziej brakowało. Koniec z tym! Chociaż nie wiem, czy bardziej nie będzie mi brakowało tego efektu. Dobra, dosyć tego przydługiego wstępu. Ja przeciągam ten odcinek w nieskończoność, ponieważ to jest prawdopodobnie przedostatni odcinek Adbustera. Ale nigdy nie mów nigdy, bo żyje się tylko 2 razy. Czas włożyć baterię do Easy Max, rewolucyjnego wynalazku. Jak to się robi? Gdzie tu jest plus, a gdzie minus? Co dalej? Działa! Maszyna do szycia, która mieści się w dłoni. Ej, co dalej? Aha, już rozumiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Oczywiście, że nie wszystko. Ja jeszcze nie zacząłem. Mam do szycia parę rzeczy ważnych. Swoje życie. Wstępne oględziny tej małej maszynki do szycia wykazały pewne zaskoczenie. Coś, czego ja nie mogłem się doszukać w żadnej prezentacji telezakupowej. I nie byłem pewien, czy maszyna w ogóle to posiada. Chodzi o te ząbki tu, pod tą blaszką. Są takie ząbki, które są odpowiedzialne za przesuwanie materiału. I to jest pewne zaskoczenie, że ta mała maszynka to posiada. Skąd ja wiedziałem, że maszyny do szycia powinny to posiadać? No umówmy się, widziałem kiedyś maszynę do szycia. I jeżeli moja teoria o działaniu tych ząbków jest prawdziwa, to materiał sam powinien przesuwać się w kierunku przeciwnym do powstawania ściegu na tym materiale. Uwaga, lecimy. Działa! Działa, materiał sam się przesuwał. Faktycznie się przesuwał. No przesuwał się, no nie w tym kierunku, co chciałem, ale przesuwał się. I powstał taki oto fajny ścieżek. No ale to jest tylko próbny materiał. A jak maszyna poradzi sobie z prawdziwym wyzwaniem? Podobno szyje dżinsy. Dobra, koniec z tym. Pora na prawdziwy test. 20 tysięcy lajków i przyciskam przycisk. O! Czas start! Dobra, koniec z tym. Pora na poważny, rzetelny test. Mam tutaj do zszycia t-shirt, który mi się rozpruł. Zupełnie przypadkiem mi się rozpruł akurat przed nagrywaniem odcinka. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ czeka nas bardzo poważny test. Spodnie, dżinsy, chinosy z Zary. Bardzo gruby materiał. Musimy je skrócić. W tym celu należy uciąć nogawkę, podwinąć. No i co zrobić? Oczywiście zszyć przy pomocy tego rewolucyjnego wynalazku. Sponsorem dzisiejszego odcinka na pewno nie jest KFC, bo gdyby nim było, to teraz byłbym kapitanem drużyny w Move Federation. Mogę natomiast zrobić coś, czego mi absolutnie już nikt nie zabroni, bo mi już nikt nic nie zabroni. Mianowicie chciałbym sprawdzić, czy da się zszyć maszyną do szycia torebkę po frytkach z KFC. Nie, no to zdecydowanie zasługuje na... Co się stanie się? Złamie się igła, bo papier złożony jest zbyt wiele razy. Maszyna zatnie się w połowie? Czy też może torebka zostanie zszyta do połowy, a od połowy będą tylko dziurki po igle? Dobra, lecimy. Thank you.
Absolutny szacun. Ale poczekajcie, nie mówmy jeszcze hop, póki nie przeskoczymy całości. Nie, no prawie szacun. Prawie szacun, ponieważ maszyna zszyła, owszem, zszyła, ale jakby to powiedzieć, do połowy. No nie, no to się nie dzieje. Czekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Tu jest jeszcze karton. Hola. Dobra, dosyć tego. 10 tysięcy łapek w górę i włączam przycisk. Yes! Powiedziałbym, że nieźle jak na pierwszy raz, gdyby nie to, że jest po prostu tragicznie. Jest dramat, nie? Szyję, ale jest dramat. Ja muszę to przećwiczyć. Dajcie mi 3 miesiące. Dobra, mam! Już wszystko wiem. Jestem profesjonalnym szewcem. Szwaczem. Za chwileczkę pokażę wam, o co chodzi, a wy zobaczcie, o co chodzi w Leti Shops. A warto, bo nadchodzi Black Friday. Masz już dość zwykłych zakupów? Koniec z tym! Przedstawiamy Leti Shops. Leti Shops to prosta wtyczka do przeglądarki, dzięki której dostajesz zwrot części pieniędzy wydanych na zakupy w internecie. To niesamowite, ale mówię to już chyba 10 raz i za każdym razem brzmi to inaczej. Nie zmienia się jednak mechanizm. Instalujesz darmową wtyczkę, podajesz numer konta, normalnie robisz zakupy tak jak zawsze, ale po jakimś czasie wtyczka robi ci tak zwanego cashbacka. Ile ten cashback wynosi? To już zależy od sklepu, a sklepów partnerskich są tysiące i ciągle dochodzą nowe. No na przykład w tym mamy ponad 19%. A że mamy Black Friday, to zwroty te zostały w wielu sklepach powiększone do naprawdę znacznych wartości. Maszyny do szycia. Bankowo jeden z tych sklepów oferuje maszyny do szycia. No i są! Możesz je kupić komuś na prezent i dostać zwrot w wysokości... No policzycie sobie. O nie! Tutaj jest mechaniczna maszynka do szycia za ile? 8 zł? To chyba temat na odcinek Adbustera numer 9,6. Leti Shops na Black Friday to absolutny must have, a dodatkowo możecie skorzystać z programu poleceń. Polecasz Leti Shops innym, tak jak ja to robię od wielu lat, a z każdej nowej rejestracji będziesz miał dodatkowy profit. Profit. Słowo klucz. Link tradycyjnie w opisie. Zachęcam i zapraszam. Adbuster. Masz już dość swoich starych spodni? Koniec ty! Tak, to są moje stare spodnie. Mam zamiar je skrócić. Uciąć, skrócić i wyrzucić. A może ja po prostu nie będę ich ucinał, tylko po prostu podwinę. A ja już bym je uciął, już bym zniszczył. Już by zniszczył. No i traciło się. I nie wiem co dalej. Znowu to samo. Ja naprawdę... No nie rozumiem. Nie rozumiem. This is not easy. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Na szczęście dorośli mogą. No tak, już wiem co zrobiłem nie tak. No, po prostu nie podłączyłem sobie teraz mikrofonu. No, czemu nic nie mówicie? Dopilnuj, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat i zwierzęta nie zbliżały się do urządzenia i adaptera sieciowego. Generalnie ta instrukcja jest o dzieciach. To jest taka instrukcja użytkowania dzieci. To urządzenie nie może być używane przez, zgadnijcie kogo, zgadliście, dzieci poniżej 8 lat. Powyżej już mogą. Puknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci i zwierząt. Jest bardzo niebezpieczne. Może jest. Ale najlepszy jest ten punkt. Dopilnuj, aby przewód zasilania zawsze znajdował się poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Jaki przewód zasilania? Jakiego tutaj nawet nie było. Przewód zasilania połóż tak, aby nikt się o niego nie potknął. Na pewno nikt się o niego nie potknie. Nie można się potknąć o przewód, którego nie ma. Zobaczcie. Widzicie tu jakiś przewód zasilania? Nie było go w zestawie. Żądam zwrotu pieniędzy. Aha, to bardzo ważne. Trzymaj palce z daleka od wszystkich elementów ruchomych. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku igły. Tu jest igła. I kolejny bardzo ważny punkt. Nie zszywaj odzieży, którą ktoś ma na sobie. Najpierw mu ją zdejmij. Nie włączaj urządzenia na dłużej niż 10 sekund bez przerwy. Zrób około 5 sekund przerwy, zanim włączysz je ponownie. Dlaczego? Co się stanie? A! Ty, co się stało? Dlaczego równo 10 sekund, równo 10 sekund nitka się zerwała? Instrukcja nie kłamie. Wymiana igły, rozwiązywanie problemów. Igła łamie się. Coś tam w ściegu, powstają przerwy. A gdzie jest punkt pod tytułem użytkownik topała i nie wie jak szyć? W mojej szwalniczej karierze to jest najlepsze co dotychczas zrobiłem. 3 szwy przy użyciu maszyny do szycia.
i nikt mi tego nie odbierze. Ja to zrobiłem, ja zrobiłem trzy szwy. Podsumowując, maszyna do szycia Easy Max nie jest ani Easy, ani też Max. Za to robi fajnie nia. I to już właściwie wszystko, co potrafi robić w moich rękach. Jestem absolutnie niewłaściwą osobą na niewłaściwym stanowisku, ale sprawdziłem, jak działa maszynka Easy Max, żebyście wy nie musieli. Co zrobiłem nie tak? Oprócz tego, że cały ten odcinek. Sekcja komentarzy jest wasza. Był to odcinek 9,5 z 10 ostatnich odcinków Adbustera. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym.